Dzień dobry Państwu. Dziś w Szydłowcu gościmy europosła pana Andrzeja Halickiego i wicemarszałka województwa mazowieckiego pana Rafała Rajkowskiego. Ja bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania. Za chwilę w szydłowieckim ratuszu porozmawiamy o nowej perspektywie unijnej, o tym, jak gmina Szydłowiec powinna się przygotować do nowej perspektywy finansowania. Pokażemy tutaj to, co zostało wykonane ze środków unijnych w Szydłowcu. Myślę, że mamy się czym pochwalić i myślę, że bardzo ważne jest to, że będziemy mogli korzystać w dalszym ciągu ze środków unijnych, no ponieważ one są niezbędne do tego, żeby takie, między innymi takie miasteczko jak Szydłowiec mógł się dalej rozwijać. Oddam w tej chwili głos panu posłowi Andrzejowi Halickiemu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Będąc tutaj ponad rok temu, bo to już ponad rok temu, ale przed pandemią, nie przewidywaliśmy wtedy takich pandemicznych kłopotów, rozmawialiśmy o współpracy, o możliwości wykorzystania środków europejskich właśnie pod kątem tej nowej perspektywy, ale dziś można powiedzieć jeszcze bardzo ważnego programu, to jest Fundusz Odbudowy. Krajowy Program Odbudowy, który będzie akceptowany wkrótce, także na poziomie europejskim, powinien zawierać bardzo ważną część, która jest związana na przykład z rewitalizacją. I myślę, że to są też takie miejsca, w których projekty szydłowieckie powinny mieć źródło finansowania, znaleźć źródło finansowania dla kolejnych tutaj przedsięwzięć, bo Szydłowiec pięknieje i widzę to jest naprawdę perełka. Warto też to popularyzować, to miejsce pod kątem turystyki. A będziemy też rozmawiać o tym, co jest kłopotem, bo uważam, że dzisiaj wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, myślę o rządzących, ale także o politykach, którzy biorą odpowiedzialność, jest przedstawienie dobrego projektu, realizacja tego projektu z udziałem, bardzo poważnym udziałem samorządu, bo samorząd najlepiej wydaje środki unijne. Bez samorządu obawiamy się, te środki mogą no właśnie do takich miejsc jak Szydłowiec nie trafić, dlatego to będziemy na to zważać, uważać i dobrze jest, żeby też w bardzo bliskim zakresie współpracować ze sobą na bieżąco poprzez na przykład Urząd Marszałkowski. Także cieszę się na tę współpracę i pozdrawiam wszystkich. Także zachęcam do udziału i do kontaktu z biurem poselskim, które tutaj otworzyliśmy. Dziękuję. Szanowni Państwo, miasto Szydłowiec jest najlepszym przykładem dobrze wydatkowanych pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Wiecie Państwo, nie trzeba przekonywać mieszkańców Szydłowca, że choćby to miejsce, w którym jesteśmy, a więc płyta czy ratusz, w dużej części sfinansowane kosztem kilkudziesięciu milionów złotych, rewitalizacja tego obszaru, dzisiaj zachwyca osoby, które przyjeżdżają. Ale dzisiaj będziemy mieli okazję również dzięki temu, że gościmy dzisiaj pana Andrzeja Halickiego, pana europosła, pojechać i zobaczyć inwestycje, które są realizowane, które już zostały zrealizowane ze środków unijnych, ze wsparciem środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego. Ja chcę jasno podkreślić, że ten przykład też współpracy, ale też przykład umiejętności pisania dobrych wniosków i sięgania po te pieniądze jest, no, można powiedzieć, że modelowy, wzorcowy i życzylibyśmy sobie, aby w dalszym ciągu Szydłowiec miał szansę na to, aby ten strumień pieniędzy, który spływa ze środków unijnych i nie tylko, cały czas był obecny w tych inwestycjach, które są bezwzględnie jeszcze w dalszym ciągu potrzebne temu miastu.